Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Unia Europejska zmierza w stronę Unii Satanistycznej. Zapraszam. Na stronie Citizen Go można znaleźć oficjalną publikację Unii Europejskiej, która podaje, jakie słowa są niewskazane, są wykluczające, są niebezpieczne. I tak, według agendy Unii Europejskiej, jak się okazuje, między innymi niebezpiecznymi słowami są na przykład słowo matka i ojciec. Co to oznacza? Oznacza to, że Unia Europejska, która przecież jest wielką, potężną instytucją, uważa, że podstawowe elementy naszej ludzkiej egzystencji, naszej ludzkiej natury są niebezpieczne. Nie wiem, czy jest od razu czytelne dla ogółu, co to oznacza, gdy mówi się, że słowo matka i ojciec jest niebezpieczne, że należy tych słów unikać. Oznacza to, że te rzeczywistości są niepożądane. Oznacza to, że Unia Europejska za swoją ideologię, wiodącą ideologię, według której teraz kształtuje swoje słownictwo, przyjmuje ideologię, która zakłada, że nie należy mówić o ojcu i matce, że jest to wykluczające. Jest to skrajna rewolucja. Jest to skrajne powtórzenie słów "nie będę służył". Ta ideologia, za którą najwyraźniej podąża Unia Europejska, twierdzi, że człowiek musi sam siebie zdefiniować od początku do końca. Nic go nie definiuje. A to jest dokładnie słowo, to są dokładnie słowa "nie będę służył". To jest powtórzenie tych słów w sposób niezwykle doniosły, niezwykle wyrazisty. Nawet nasza ludzka natura nie może się ostać wobec tej rewolucji. Ona chce nawet tą naszą naturę przewrócić, zanegować nawet oczywiste, biologiczne fakty, że człowiek, że ludzka płciowość ukierunkowana jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Po prostu po to, żeby gatunek mógł przetrwać. Że po to jest ten podział na płcie. Jest to środek do rozmnażania, a więc do zrodzenia i wychowania potomstwa. Po to, aby ludzki gatunek przetrwał. To jest niepożądane. Według tej ideologii, którą Unia Europejska obrała za swoją, człowiek nie jest zdefiniowany przez nic. Człowiek nie musi się poddawać w ogóle pod swoją naturę. Człowiek w ogóle nie musi uznawać, że płciowość ma jakiś konkretny cel. Człowiek sam sobie decyduje, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy kimkolwiek innym według tej ideologii. Ta ideologia jest satanistyczna, bo on jest ojcem kłamstwa. On uwielbia negować rzeczywistość, on uwielbia ją wykręcać. I to jest właśnie taka ideologia. Ideologia, która przekręca rzeczywistość, która neguje podstawowe prawdy newralgiczne dla przetrwania ludzkości. Jak Pan Jezus mówi, diabeł jest ojcem kłamstwa i zabójcą od samego początku. I tutaj to widać. To jest fundamentalne, newralgiczne kłamstwo, które niszczy same podstawy ludzkiego społeczeństwa, w ogóle ludzkiej egzystencji, i no właśnie, zagraża istnieniu ludzkości jako takiej. Społeczeństwo, które uznaje takie zasady, skazuje samo siebie na potępienie, na zagładę. Po prostu nie może przetrwać. Społeczeństwo, które mówi, że nie wolno mówić ojciec i matka, takie społeczeństwo nie będzie miało, nie, w takim społeczeństwie nie będzie ojców i matek. Oczywiście, że zdarzą się pojedyncze jednostki, ale to społeczeństwo zdąża ku temu, żeby nie było tam ojców i matek. A gdzie nie będzie ojców i matek, tam nie będzie dzieci. I tutaj żadne sofizmaty w stylu, że o, tutaj wcale nie, bo przecież dzieci w związkach homoseksualnych, swoją drogą to słowo też tam jest napiętnowane, w związkach homoseksualnych rodzi się tyle samo, ile w zwykłych. Myślę, że dla każdego człowieka, kto jeszcze ma otwarte oczy, jest to oczywiste, że tak nie jest. Jest to przerażające,
oficjalnie wielka instytucja uważa, że nie wolno mówić ojciec i matka. Buntuje się w ten sposób przed tym, co nie tylko przez Boga ustanowione, święte i piękne, ale przed tym, co newralgiczne dla przetrwania społeczeństwa w ogóle. Co nam pozostaje w tej sytuacji do zrobienia? Na pewno należy mówić o tym głośno, należy mówić jak jest, należy podkreślać to, że mamy pewną ludzką naturę, że rzeczywistość obiektywna istnieje. Co należy robić? Dokształcać się, należy formować się, należy dobrze wychowywać przyszłe pokolenia, tak żeby były w stanie konfrontować się z tym bełkotem, z tą satanistyczną ideologią, która neguje najbardziej podstawowe prawdy naszego istnienia, naszej egzystencji. Ideologię, która wprost prowadzi społeczeństwa do zagłady. A więc trwajmy na modlitwie i w pracy. W pracy przede wszystkim teraz nad samoedukacją i nad formacją przyszłych pokoleń. Nad kształtowaniem świadomych, wolnych ludzi, pełnych cnót. Bo tylko tacy będą w stanie walczyć z tą ideologią, która niesie zagładę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.